Ze względu na wojnę za wschodnią granicą i obawę, że wstrzymane mogą zostać dostawy ropy, Polacy w ostatnich dniach tłumnie ruszyli na stacje benzynowe. Kołodziejczak z Agrouni relacjonuje, że u niego litr benzyny kosztuje już 10 zł. Rzeczniczka Orlenu nazywa to haniebnym przykładem dezinformacji, a na jej słowa reaguje Obajtek i zapewnia, że ze stacją widoczną na twicie Kołodziejczaka Orlen biznesu robić już nie będzie. Wszystkiemu przygląda się prezes UOKiK-u i postanawia zabrać głos. Nie ma i nie będzie naszej zgody na wykorzystywanie dezinformacji do nieuzasadnionego podnoszenia cen paliw kosztem konsumentów. Pytanie, czy UOKiK faktycznie coś może z tym zrobić? Dowiedzmy się. Zgodnie z europejskim prawem antymonopolowym, tępić należy kartele i nadużycia przedsiębiorstw opozycji dominującej. Czy Janusz Biznesu, prowadzący tę stację, posiada pozycję dominującą na rynku paliw? Nie, taką pozycję posiada Obajtek. Zresztą planuje zrobić z niej użytek. A czy Janusz zawiązał kartel ze Zdziśkiem i Włodkiem? Tego nie wiemy na pewno i dlatego jest to sprawa dla UOKiK-u. Choć musicie wiedzieć, że już kiedyś rozpatrywano podobną sprawę i UOKiK doszedł do wniosku, że 12 stacji z Włocławka, które podwyższały ceny jak na akord, w rzeczywistości nie były skartelowane, a zwyczajnie papugowały po sobie ruchy. UOKiK wtedy przyznał, że choć zmowy są nielegalne, to jeśli chodzi o naśladownictwo, to... Tak działa wolny rynek. I tu jest problem! Jak rozpoznać oszustów? Sam UOKiK w swoim biuletynie dementuje, jakoby był urzędem do planowania cen. Więc jeśli okaże się, że stacje paliw podnoszą ceny tak same z siebie, a nie w wyniku zmowy, to urząd będzie mógł co najwyżej groźnie kiwnąć palcem w bucie. Bo przecież nie uzna, że doszło do naruszenia cen sprawiedliwych, wyartykułowanych w sumie teologicznej świętego Tomasza. A przynajmniej mam taką nadzieję. Mimo to reakcja prezesa UOKiK-u napawa mnie spokojem i pewnością, że ty, który skrzywdziłeś konsumenta prostego, gromadę błaznów koło siebie mając, śmiechem nad krzywdą wybuchając, nie będziesz się czuł bezpieczny.